Sanepid pilnie szuka wszystkich, którzy podróżowali dwoma kursami autobusów miejskich w województwie śląskim. W mediach pojawiły się informacje, zgodnie z którymi wśród pasażerów znajdowała się osoba zarażona koronawirusem. Czeski sanepid wydał pilny komunikat, w którym prosi o niezwłoczny kontakt pasażerów, którzy w środę rano podróżowali dwoma kursami autobusów miejskich z Orzesza do Mikołowa i z Mikołowa do Tychów. Według informacji autobusami tymi podróżowała osoba zarażona wirusem SARS-CoV-2. Sanepid prosi o kontakt powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Tychach za pośrednictwem swojej strony internetowej poinformowała, że chodzi o kursy poranne autobusów ZTM o numerach 655 oraz 268. W komunikacie znalazły się też numery telefonów, pod które należy się zgłaszać. W dniu 22.04.2020 r. środa, osoba zarażona SARS-CoV-2 podróżowała około godziny 8 autobusem linii numer 655 z przystanku Orzesze Kościół w kierunku Mikołowa, następnie z dworca autobusowego w Mikołowie podróżowała ok. 8:30 autobusem linii 268 do przystanku Tychy Carba Automatyka przy ulica Budowlanych. Prosimy wszystkie osoby podróżujące tymi liniami w podanych godzinach o pilny kontakt telefoniczny z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Tychach na numery alarmowe 512 370 717 lub 517 497 829, zaapelowano. Jak wynika z najnowszych danych katowickiej WSSE, w województwo śląskim w kwarantannie domowej przebywa obecnie 5266 osób, a pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje 6140 osób. Hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest 331 osób. Wyzdrowiało dotąd 131 osób. Źródło: TVP Info.